Grzegorzaka, ocena tego spotkania. Przez 3/4 meczu praktycznie mieliśmy wysoką przewagę, a ostatnia kwarta na korzyść Spójni. Z czego to wynikło? Myślę, że Stargard ciężki teren, więc tutaj jakby nie było takiego momentu, że mogliśmy sobie pozwolić na jakiś brak koncentracji. Zresztą no, stara drużyna ze Spójni to pokazała, że prowadząc 20 punktami z niej potrafili wrócić do meczu, zejść na 8-6 punktów. Więc no, na pewno nie był to łatwy mecz. Cieszy to, że wywozimy 2 punkty z ciężkiego terenu. Przedmeczowe założenia spełnione w 100%, czy coś tutaj Was zaskoczyło? Myślę, że nie. No, Spójnia ma trochę kontuzji w drużynie, grają okrojonym składem, więc staraliśmy się grać w miarę szybko z nimi. Wiedzieliśmy, że to będzie fizyczny mecz, więc chcieliśmy też tą fizycznością odpowiedzieć. Także myślę, że nie, że tu żadnych zaskoczeń nie było i gdzieś tam spodziewaliśmy, że po prostu to będzie taki mecz cios za cios, łokieć za łokieć. No właśnie, podkoszowej walki nie brakowało, ale tu wy ją wygrywaliście, gdyż chyba walkę o zbiórki wygraliście wyraźnie. Tutaj był właśnie ten klucz do zwycięstwa? Nie wiem, nie widziałem statystyk, natomiast no, tak jak mówię, wiedzieliśmy, że to będzie fizyczny mecz, więc trzeba było, że tak powiem, na tej desce pracować. Jeżeli wygraliśmy, no to cieszę się, bo był to jeden z na pewno z ważnych elementów tego spotkania. To był pierwszy z 3 meczów, które macie w planie w przeciągu najbliższych 10 dni. Minimaraton przed Wami, jakieś inne tak przygotowanie w związku z tym? Myślę, że nie, po prostu jesteśmy zawodowcami, więc po prostu gramy z meczu na mecz, przygotowujemy się do każdego spotkania. Jak jest więcej czasu, to tych przygotowań jest więcej, jak jest mniej, to też musimy sobie z tym radzić i po prostu grać. Kuba, zwycięstwo na tym zawsze trudnym terenie w Stargardzie chyba bardzo cieszy. Każde zwycięstwo cieszy, a to szczególnie tutaj w Stargardzie, gdzie tak jak mówisz, jest ciężko wygrać, specyficzna hala. No i tyle. Zaliczyliście pewien zasług w 4. kwarcie. Spójnia Was niemalże dogoniła. Były trochę nerwowo w tej końcówce meczu? Mogło to tak z boku wyglądać. Rywale zbliżyli się chyba na 6-7 oczek, ale dosyć pewnie kontrolowaliśmy ten wynik. Mimo tego przestoju w 4. kwarcie. Wcześniej wyrobiliśmy sobie dosyć wysoką przewagę, także mogło to wyglądać z boku tak, że gdzieś się pogubiliśmy, ale rzeczywiście to tak nie było. Dopisywała Wam dzisiaj skuteczność z dystansu, to czego zabrakło chyba w meczu ze Stalem? Nawet nie zaglądałem w statystyki, ile mieliśmy procent za 3, ale tych trójek wpadło więcej niż w zeszłym meczu. Szkoda, że właśnie tej skuteczności zabrakło wtedy, bo może udało nam się wywalczyć 2 punkty, ale nie patrzymy w to, co było za nami i skupiamy się na tym, co jest teraz, na następnym meczu i oby ta skuteczność była z dnia na dzień jeszcze lepsza. Przez zdecydowaną większość tego spotkania prowadziliście wysoko, już nawet 20 punktami. Wyglądało na to, że rywal nie ma przed Wami tajemnic. To było właśnie, na tym właśnie polegał ten sukces, że mieliście rozpracowanego bardzo dobrze tego dzisiejszego rywala? Mieliśmy go bardzo dobrze rozpracowanego, ale też trzeba wspomnieć o tym, że Spójnia boryka się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Wypadło 3 ważnych graczy. Mogło to zadziałać dwojako, bo mogło to ich dodatkowo zmotywować i niełatwo się gra przeciwko tak okrojonemu składowi. No ale my podeszliśmy skoncentrowani i no nie przez całe 40 minut, bo gdzieś w końcówce trochę się rozluźniliśmy, ale w miarę kontrolowaliśmy ten wynik. Przed Wami jeszcze 2 mecze w ciągu 9 dni. Jakiś inny tryb przygotowań w związku z tym mini-maratonem, czyli 3 spotkań łącznie z tym w Stargardzie w ciągu 10 dni? Raczej nie, jedziemy cały czas tym samym trybem, także przygotowujemy się do meczu tak jak do każdego innego.